W piątek 3 listopada w Kościele Jezusowym w Cieszynie miał miejsce wyjątkowy jubileuszowy koncert. Świętowano bowiem stulecie organów, które znajdują się w świątyni. Dzięki renowacji ten instrument do dziś brzmi imponująco. To jest bardzo wyjątkowy koncert i bardzo wyjątkowe wydarzenie, dlatego że zazwyczaj w kościele świętujemy jubileusze albo samego kościoła, albo jubileusze związane z ludźmi. Dzisiaj świętujemy stulecie organów Zauera tutaj w Kościele Jezusowym w Cieszynie. Będziemy przeżywali niezwykły międzynarodowy koncert, dlatego że dziś naszymi gośćmi jest chór Kantora i Schwabach ze Schwabach w Niemczech. Naszym gościem jest też chór puzonistów ze Schwabach. Oczywiście wystąpią nasi organiści, nasi muzycy. Pan Wojciech Wantulok, organista Kościoła Jezusowego, który tutaj najlepiej zna ten instrument, bo na co dzień pracuje właśnie, tworząc muzykę na tym instrumencie. Zagra także cieszyński organista pan Paweł Zeligman. Będziemy także słuchaczami utworów w wykonaniu cieszyńskich chórów, Wyszobramskiego Chóru Kameralnego i Cieszyńskiego Chóru Kościelnego pod dyrekcją Piotra Sikory i diakon Joanny Sikory, którzy tutaj są u siebie. Mam nadzieję, że to będzie niezwykłe muzyczne wydarzenie, mam nadzieję, że to będzie niezwykła muzyczna uczta dla tych wszystkich, którzy znają ten instrument, ale też dla tych wszystkich, którzy ten instrument poznają właśnie dopiero dzisiaj za pośrednictwem tego niezwykłego koncertu. Organiści, którzy przyjeżdżają tutaj, wirtuozi organów, którzy przyjeżdżają tutaj do Cieszyna, zawsze mogę to potwierdzić od kontuaru gry, odchodzą z uśmiechem i błyskiem w oczach, dlatego że jest to niezwykły instrument o niezwykłych walorach dźwiękowych, niezwykłych walorach artystycznych. Dlatego gościmy tutaj największe sławy organowe. Cieszymy się, że wiele koncertów właśnie tutaj się odbywa. Ja przypomnę, że to jest trzeci instrument w historii tego kościoła. Pierwszy instrument to był bardzo prosty instrument, który stał jeszcze w drewnianym kościele, który był poprzednikiem tego murowanego kościoła Jezusowego, który my znamy. Później, kiedy powstał kościół murowany, został tutaj zbudowany większy instrument, który niestety padł ofiarą I wojny światowej. I po I wojnie światowej parafia zdecydowała się na to, aby zakupić nowy instrument, aby ten instrument poszerzyć, powiększyć. I rzeczywiście to zamówienie wykonała firma Zauer z Frankfurtu nad Odrą, jeden z największych twórców organów w Europie, tak możemy śmiało powiedzieć. Instrument został przed kilkoma laty poddany bardzo gruntownemu remontowi, z czego bardzo, bardzo się cieszymy. Wiemy, jak wielkie to było przedsięwzięcie, wiemy, jak wielki był zakres prac, dlatego możemy powiedzieć o tym, że dzisiaj mamy tutaj jeden z najpiękniejszych, zadbanych instrumentów, który rzeczywiście cieszy ucho melomanów, którzy tutaj do Cieszyna przyjeżdżają i na co dzień parafian i tych wszystkich, którzy tutaj uczestniczą w koncertach i wydarzeniach kościelnych. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.